Bajki domowe i dziecinne zebrane przez braci Grimmów. Trzy prządki. Była sobie dziewczyna ogromnie leniwa, ale tak leniwa, że nawet prząść nie chciała. Nie pomagały ani prośby, ani groźby matki. Wszystko było daremne. W końcu matka straciła cierpliwość i rozgniewana wybiła córkę, a ta w płacz. Właśnie wtedy przejeżdżała królowa koło tego domu i usłyszawszy głośny lament, kazała stanąć. Wchodzi i pyta matki, za co tak wybiła córkę, że aż słychać krzyk jej na gościńcu. Matka wstydziła się oskarżać córkę przed królową o lenistwo i powiada. Nie mogę jej od kądzieli oderwać, ciągle by tylko przędła i przędła, a ja uboga nie mogę jej tyle lnu dostarczyć. Nigdy nie jestem weselsza, niż kiedy słyszę, że ktoś przędzie. I nic mnie tak nie cieszy, jak odgłos kołowrotka. Oddajcie mi córkę do zamku. Mam lnu dosyć, więc będzie mogła prząść, ile jej się spodoba. Matka ucieszyła się bardzo i królowa zabrała dziewczynę. Jadą, przyjechali do zamku, królowa zaraz prowadzi ją na górę. Były tam trzy komory, napełnione od góry do dołu lnem najpiękniejszym. No, dziecko moje, zabieraj się do roboty, a jak mi ten len wyprzędziesz, to dam ci syna mego za męża. Nie zważam na to, żeś biedna, twoja pracowitość niezmordowana. To posag najlepszy. Dziewczyna przelękła się bardzo, bo nie umiała prząść i gdyby nawet 300 lat żyła i dzień w dzień od zmroku siedziała przy kołowrotku, to nic by nie zarobiła. Zostawszy sama, poczęła gorzko płakać i siedziała tak 3 dni i palcem nawet nie kiwnęła. Na trzeci dzień przyszła królowa i widząc, że ten len nie tknięty, zdziwiła się bardzo. Dziewczyna tłumaczyła się tym, że z tęsknoty za matką nie mogła nic zrobić. Królowa przyjęła jej wymówkę i odeszła, mówiąc, niech i tak będzie, ale od jutra musisz zacząć robotę. Dziewczyna znowu została sama i nie wiedząc co począć, smutna stanęła przy oknie. Patrzy, idą trzy kobiety. Jedna miała okropnie szeroką nogę i płaską. Druga wargę dolną tak długą, że jej się zwieszała aż na brodę. A trzecia miała wielki palec u ręki, niezmiernie szeroki. Kobiety zatrzymały się przed oknem, patrzą w górę i pytają dziewczyny, czego płacze. Zaczęła się skarżyć przed nimi na dolę swoją, a one obiecały jej pomóc, mówiąc, jeżeli zaprosisz nas na wesele, posadzisz przy stole i nie wstydząc się nas, będziesz nazywała ciotkami, to ci ten len wyprzędziemy i to w prędkim czasie. I owszem, odrzekła chętnie, chodźcie tylko i bierzcie się do roboty. Kobiety weszły zaraz, a dziewczyna uprzątnęła len w pierwszej komorze, tak że zostało wolne miejsce. Kobiety zasiadły zaraz do roboty. Pierwsza wyciągała nitkę i płaską swoją nogą przydeptywała deskę, obracając koło. Druga maczała nitkę dolną wargą, a trzecia kręciła nitkę szerokim palcem i uderzała w stół, a za każdym uderzeniem spadały nici na podłogę i to najcieńsze. Kiedy królowa przychodziła na górę, dziewczyna chowała prządki i podawała nici uprzędzone za swoją robotę, a królowa nachwalić się jej nie mogła. Wypróżniono pierwszą komorę, potem drugą i trzecią w bardzo prędkim czasie. Prządki skończywszy robotę, pożegnały dziewczynę mówiąc – nie zapomnij o tem, coś obiecała, to ci przyniesie szczęście. Kiedy dziewczyna pokazała królowej puste komory i ogromną kupę nici, królowa wyprawiła wesele. A narzeczony cieszył się, że będzie miał taką pracowitą i zręczną żonę i wychwalał ją przed wszystkimi. Mam 3 ciotki, powiada dziewczyna. Zrobiły mi dużo dobrego. Nie chciałabym zapomnieć o nich w szczęściu. Pozwólcie mi zaprosić je na wesele i posadzić u stołu naszego. Królowa i narzeczony zgodzili się na to. Ledwo rozpoczęły się uczty weselne, wchodzą 3 kobiety w dziwacznym ubraniu. A panna młoda przemawia do nich, witajcie mi, ciotki drogie. O, a ty jak doszłaś do tak szpetnych przyjaciółek, powiada pan młody, a zbliżywszy się do jednej z kobiet powiada, czemu macie taką szeroką nogę? Kręciłam koło, odpowiada, kręciłam koło.
Królowicz pyta drugiej. Czemu wy macie taką wargę zwieszoną? Maczałam nitkę, odpowiada. Maczałam nitkę. Więc królewicz idzie do trzeciej i mówi. A wy od czego macie taki szeroki palec? Od kręcenia nitki, odpowiedziała. Od kręcenia. Królewicz przeląkł się, słysząc to i zawołał. Nigdy, a nigdy nie dotknie się moja piękna narzeczona do kołowrotka. I dziewczyna nigdy się więcej nie tknęła kądzieli. Koniec.